Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie 9 lipca w niedzielę. Jest późno, bo troszkę pospałam dzisiaj, śniadanko. Także jakoś tak zeszło, że tak już jest. Kochani, powiem wam tak, nagrywam już trzeci raz, ponieważ cały czas mi coś tutaj zrywa. Nie wiem, może głupoty gadam. Dlatego mi tu wszechświat mówi, nie pieprz tyle, bo cię nikt nie będzie słuchał. No, i nagrywam trzeci raz, ale będę mówić o tym samym. Zobaczymy. Jak zerwie, to zerwie, to zerwie. Kochani, ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Gdzieś tą duszę czuję, gdzieś jej się nauczyłam, gdzieś bardzo mnie ona interesuje, bardzo dużo szukam na temat duszy. W przeprowadzanych sesjach z czytania kronik Akaszy zapraszam na sesje. Sesje są płatne, ale uwierzcie mi, warto w życiu sobie zrobić taką jedną sesję. Sesja kosztuje na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 9 lipca 2023 roku 250 zł bądź 55 euro. Ale pamiętajcie, u mnie nie zawsze pieniądz jest formą wymiany energetycznej. Możemy to zrobić w jakiś inny sposób, możemy się inaczej dogadać. Nie ma najmniejszego problemu. Jest również taka możliwość skorzystania, że poprzez to, że oglądacie reklamy, YouTube wypłaca mi wynagrodzenie i wtedy jak się uzbiera, nie będę ukrywać, na dzień dzisiejszy jest to 110 euro i dwie sesje, około 110, bo oni to tak jakoś wypłacają w transzach. Na dzień dzisiejszy już takie dwie sesje odbyły się. I dzięki temu, że wy oglądacie reklamy, YouTube wypłaca mi wynagrodzenie i w zamian za to ja jeszcze oddaję tą energię do wszechświata. To nie są ogromne pieniądze. Oby były, oby się to zmieniło. Może zostawię moją pracę fizyczną wtedy i poświęcę się tutaj, pracy duchowej. No ale niestety, życie jest życiem. Ziemskie życie wymaga energii pieniądza. On płynie. Ja nie pracuję długo, bo nie pracuję. Ale też jeszcze jest dom, jeszcze jest dziecko, jesteśmy tutaj sami, więc to też nie jest takie proste do ogarnięcia, wiecie. Także, no ale. Ale dzisiaj o czym? Dzisiaj może o tym, o czakrach, wiecie, o ciele duchowym, jak to jest, że mamy swoje ciało fizyczne, mamy też swoje ciało duchowe. Ciało fizyczne myjemy, ciało duchowe, jak o nie dbamy? Dbamy o nie tak, że najpierw trzeba zdobyć wiedzę na temat czakr. Ja zrobię osobny film o czakrach. Wiecie co, może też napiszcie mi w komentarzach, o czym byście chcieli, żebym opowiedziała, to ja się przygotuję, poszukam, popatrzę, popytam moich mistrzów, nauczycieli w kronikach, co oni mi tam powiedzą, co ja na ten temat mogę wam przekazać i przekażę w takich poradnych pogadankach. Ale kochani, czakry, mamy 7 głównych czakr, poszukajcie, poczytajcie. Czakry to tak jak nasze narządy, serce, wątroba, tylko tutaj nie jesteśmy podzieleni na płeć. Tutaj jesteśmy duszą. Dusza ogólnie nie ma płci, przejawia cechy żeńskie bądź męskie, ale ogólnie dusza nie posiada płci. Ale co nie znaczy, żeby na ten temat zwariować, jak się wcielamy w ciało żeńskie, przybieramy sobie ciało męskie albo ciało żeńskie, żeby się tak urodzić, to tak to życie powinno być prowadzone. Teraz jest dużo na ten temat, bardzo dużo na ten temat. Jak to się dzieje i wiecie, być może sobie dusza, biorąc takie ciało, a czując się inną osobowością, może bierze sobie na jako lekcję nauki, tolerancji siebie. Może tak być. Dla nas to, co się dzieje, też jest pewną formą tolerancji, ale powiem wam coś, co może jeszcze zabrzmieć trochę dziwnie dla niektórych, a dla niektórych to może być rzeczą oczywistą. Wiecie, my jesteśmy duszami, tak? Skoro jesteśmy tutaj na kanale, to jesteśmy duszami. Jesteśmy duszami, pochodzimy z jednego miejsca, z pola bezwarunkowej miłości, ale mam tą pewność już stuprocentową, że nie wszystkie ciała ludzkie to dusze w ciałach. To już jest. To już wiem na 100%. To ja już sobie potwierdziłam, to już sobie zrobiłam. Tak się dzieje, więc wiecie, możemy mieć tu inne osobniki, nie tylko dusze, i może one przyszły i doświadczają zupełnie czegoś innego niż my. I nie krytykujmy tych ludzi, nie skupiajmy się na nich, niech oni sobie odpracowują swoje, my pracujmy sobie tutaj na swoim. Ziemia jest pewnego rodzaju szkołą. No ale wracajmy do tych naszych czakr.
No i mamy 7 czakr, to tak jak te nasze wątroby, niewątroby, żołądki, serca i te inne rzeczy. I teraz każda czakra jest za coś odpowiedzialna. Poszukajcie sobie, pogrzebcie, za co są czakry odpowiedzialne. Jeżeli nie ma, jeżeli czakry nasze są no w takim, jakby to powiedzieć, jak ja to zawsze nazywam, nazwijmy rzeczy po imieniu, w rozpierdzielu takim, każda inaczej sobie funkcjonuje niż powinna, każda ma inny zasięg, każda jest inaczej otwarta, każda inaczej funkcjonuje, to w naszym życiu jest też bałagan. I wiecie, jeszcze troszkę tutaj się wszystko u mnie, zrobimy dom i sobie będziemy robić poprzez wahadło. Ja pracuję z takim wahadłem, ono nam pokazuje sobie bardzo fajne, duże, na skalach i wtedy badamy czakry. Badamy czakry, jak one są otworzone, jak one są rozwinięte, czy one są równo, w równoprocentowym, czy gdzieś jedna jest przymknięta, druga nie, ale każda czakra ma swój kolor. Popatrzcie sobie, ja bardzo długo nie lubiłam koloru żółtego. Żółty to jest splot słoneczny. Popatrzcie sobie, popatrzcie, pobadajcie i zobaczcie. I żeby czakry otworzyć, żeby czakry rozbujać, to na przykład czakra gardła u mnie bardzo długo była przyblokowana, więc otaczałam się kamieniem, który był odpowiedzialny, kolorami, na siłę po prostu, żebym cały czas to widziała, plus dużo śpiewałam, plus dużo mówiłam. Plus czakra gardła, wiecie, nie jest odpowiedzialna tylko za głos, ale też za wyrażanie siebie, za mówienie o sobie. Także te czakry, każda jest za coś odpowiedzialna. Przygotuję, obiecuję, że w tym tygodniu przygotuję taką krótką pogadankę o czakrach, albo wiem, co zrobimy. Teraz jest 7 głównych czakr. Od jutra zajmiemy się codziennie jedną czakrą. O, tak z rana zrobimy. Czyli co tydzień będę Wam opowiadać o jednej czakrze. Plus wybierzemy sobie też karty z czakrami. Moje karty czakrowe. Mam nadzieję, że je znajdę. Wiecie, bo ja nie wiem, gdzie co mam jeszcze. Nie? Miałam kartony opisane, ale wiedziałam, jak opisywałam, co ja tam wsadzałam. Ale bardzo Was przepraszam. No, postaram się. Postaram się coś zrobić. No dobra, ale w każdym bądź razie zajmiemy się czakrami, popracujemy sobie nad nimi, porobimy sobie ćwiczenia na czakry, żeby je rozbudzić. Zobaczcie, jest wyzwanie, wdzięczność, klucz do magicznego życia. Teraz popracujemy nad czakrami. Zobaczycie, jak to się wszystko rozwinie, jak to wszystko pójdzie. Dobra, kochani, to co? Karta na dzisiaj. Jaką kartę sobie dzisiaj bierzemy? A weźmy sobie archanioły. Niech ten dzień jest anielski. Dziękuję Wam w ogóle, kochani, wszystkim, po prostu wszystkim za życzenia, z całego serca. Dostałam ich ogrom, przeogrom i na maila, i na odpisuję powoli. Jest to niesamowite, moi drodzy. Widzicie, jaka jestem, zamiast na początku podziękować, to teraz mi się przypomniało, ale się przypomniało. Jestem po prostu niesamowicie zaskoczona. Dziękuję z całego serca, naprawdę, dziękuję. To jest bardzo wzruszające, dziękuję. No dobra, kochani, to który z archaniołów, który archanioł chce sobie dzisiaj z nami dzień spędzić? Który? Zapraszam Was również dzisiaj na czytanie kart z Kronika Kaszy. Karty są przepiękne. Karty bardzo dużo nam mówią o nas. To jest takie intuicyjne wybieranie, to jest też trening intuicji. Ale powiem Wam o czakrach jeszcze tak, przy tasowaniu kart, że czakry możemy otwierać właśnie poprzez kolory, poprzez kamienie, poprzez ćwiczenia pewnego rodzaju. Możemy je otwierać poprzez dźwięk. Wiecie, dużo jest na YouTubie, że dźwiękiem w częstotliwości takiej i takiej rozpracowujemy swoje czakry. Powiem Wam trochę tak. Dźwięk, który idzie poprzez internet, jest przekształconym dźwiękiem. On może wpływać na nasze wibracje jak najbardziej, ale za czakry są pewne... Ja używam do otwierania czakr kamertonów. Mam kamertony. Co prawda ja mam te kamertony, tylko ziemia może już teraz więcej ich trochę mam. Ale głównymi, które są, to jest Ziemia w cyklu rocznym i Księżyc. Więc tym sobie robię. Ale wiecie co? Dźwięk, który idzie przez głośniki, który był już nagrywany, on nie otworzy czakr.
nie popracuje. Można go sobie słuchać, jak najbardziej. Zawsze człowiek się troszeczkę uspokoi, ale to nie zadziała. No dobra, to który z archaniołów? Który z archaniołów chce z nami dzisiaj pobyć? Archanioł Uriel. O, widzicie, archanioł Uriel. To taki bliski nam archanioł, znajomy, bo tych archaniołów, jejku, tyle już rzeczy czeka na mnie do zrobienia, wiecie. Przybliżyć wam archaniołów. Archanioł Uriel. Gdzie ty jesteś, archaniele? Pokaż mi się. Archanioł Uriel. Gdzie jesteś? Halo? Jest chyba. Jest. No to czytamy. Za co jest odpowiedzialny archanioł Uriel? Przewodnictwo duchowe, poszukiwanie prawdy, głoszenie kosmicznych prawd na ziemskim poziomie. Dokładnie. Poznanie własnych mocnych stron, wiara, obcowania z mocą duchową, wyzwolenie ze skrępowania materią poprzez materię, rozwój świadomości duchowej. Ja to ślepnę, widzicie? Wczoraj były urodziny, a dziś już nie widzę. No dobra, no to czytamy. Oddziaływanie tej energii sięga bardzo głęboko. Ukazanie się archanioła Uriela ma w sobie coś sakralnego, ponieważ zgodnie z tradycyjnymi przekazami stoi on wraz z 6 innymi archaniołami bezpośrednio u boku Boga. Zaś promienie jego potężnej energii docierają do każdego z nas. Uriel przynosi światu uwielbienie świętości, obdarowuje boską mocą każdego, kto wzniesie się ponad materię. Dlatego też energia archanioła Uriela bardzo silnie wspiera nas w dążeniu do naszego mistrza wewnętrznego. Do jego strefy wpływów należy ukazywanie się boskich obecności w ludzkiej postaci, jak na przykład ukazanie się Chrystusa. Uriel przynosi, zgodnie ze swym imieniem, ogień Boży. Ogień ten rozświetla ciemności w nas. Dzięki temu poznajemy coraz więcej i więcej. Poznajemy, że i my obdarzeni zostaliśmy boską mocą. Najczęściej tracimy wiarę w nas samych, ponieważ nie uznajemy boskiej mocy w nas i nie pokładamy ufności w boską wolę. Pozwalamy innym autorytetom podejmować decyzje za nas. Tym samym stworzone zostają najlepsze przesłanki ku temu, by kontrolę nad nami przejęło nasze ego. Tak, to się zgadza. Nasze ego może sobie z nami robić, co chce, tylko jak mu na to pozwolimy. Archanioł Uriel pragnie obudzić w nas boską siłę duchową, która uwolni nas od zależności, projekcji ego oraz duchowej pychy. Jego energia wskazuje nam możliwości, w jaki sposób możemy ponownie nawiązać kontakt z obecną w nas boską siłą. Ja nie wiem, kochani, czy wy słyszycie te dzwony. To jest ta boska siła. Ja mieszkam pod kościołem. Z okna widzę wieżę kościelną. Muszę zamknąć okno, bo... O, nic nie dało, a okna są naprawdę fajne jeszcze. Ale dało. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Na razie muzykę wyłączę, bo ona pewnie jeszcze będzie tylko z tym wszystkim przeszkadzać. Projekcji ego oraz duchowej pychy. Jego energia wskazuje nam możliwości, w jaki sposób możemy ponownie nawiązać kontakt z obecną w nas boską siłą. Boska inspiracja skłania nas wówczas do czynów, które na nowo przeniosą bogate plony. Ponieważ potrafimy już teraz kierować naszą świadomość ku wyższym poziomom, nie grozi nam żaden opór ze strony materii, dopóki w naszej świadomości obecna jest wola Boża. Poprzez kontakt z materią uczymy się, jak możemy się wznieść ponad nią. Jeżeli żyjemy w harmonii z boskim strumieniem, wszystko, czego nam trzeba, będzie nam dane, zaś wszystko, co sobie wymarzymy,
stanie się rzeczywistością. Jam jest Uriel, zwiastun boskiej prawdy i strażnik wielkich inicjacji, jak osiągnięcie świadomości. Moim przesłaniem jest uwolnienie od stanu, którego doświadczył Chrystus, gdy w swej ziemskiej inkarnacji przybijany był do krzyża, dając nam tym samym przykład, dlatego też nie wahaj się podążać za nim. Przekrocz swą mroczną dolinę i odszukaj światło. Moje słońce promienieje jasnym światłem. Prowadzę i kieruję poszukujących na ich duchową drogę. Jestem impulsem proroków, który wysyła posłanników światła oraz mistrzów na ziemski poziom, w miłości i łasce, aby przybliżyć Tobie boską prawdę i umożliwić poznanie Twego pierwotnego pochodzenia. Pozdrawiam Twojego ukochanego mistrza z wewnętrznego z Bożą łaską. To było przesłanie Archanioła Uriela. Centralnym symbolem karty jest krzyż równoboczny, krzyż grecki, w którym boska jedność przedstawia się jako połączenie bieguna ujemnego i dodatniego. Także kochani, rubino-czerwona barwa krzyża symbolizuje doskonałą, pełną oddania miłość, która urzeczywistnia się poprzez świadomość Chrystusa. Wiecie, ta świadomość Chrystusa, boska świadomość, jest naprawdę bardzo ważna. Bo tak się dzieje, takie na ziemię raz na jakiś czas chodzą prorocy, którzy pokazują nam istnienie Boga, pokazują nam, co potrafią. Być może ta karta wyszła dlatego, że znajdujesz się obecnie w stanie niepewności i osamotnienia, niczym człowiek przybity do krzyża. Czujesz się bezradny, bezsilny i niezdolny do działania. Bolesne doświadczenia oraz wielokrotne próby, jakimi jesteś poddawany, wiążą się zazwyczaj ze spotkaniem oraz kontaktami z określonymi ludźmi. Mają one Tobie uświadomić, że projekcje naszego własnego ego uniemożliwiają podejmowania energicznych z serca płynących działań. To się zgadza, ego nas blokuje. Boleśne i destrukcyjne energie, z jakimi się w ten sposób wielokrotnie stykasz, charakterystyczne są dla nagromadzenia ciążących nam cząstek osobowości, pochodzących z naszej ludzkiej natury. Otwórz swoje duchowe serce. Znajdź drogę do swej własnej prawdy. Będzie zdecydowanie lżej. Będzie zdecydowanie lepiej. Wszelkie moje obawy i lęki powierzam oczyszczającemu płomieniowi ognia Bożego. Pokładam ufność w przewodnictwo duchowe, jakie noszę w sobie, odnajdując w ten sposób moją własną siłę. Kochani, tą afirmację napiszę w opisie karty. A my sobie dzisiaj myślmy o Archaniele Urielu, żeby ta nasza boska moc, żeby ona do nas wpłynęła, żebyśmy poczuli, kim naprawdę jesteśmy. Wszyscy pochodzimy z jednego źródła. Przytulam Was bardzo mocno. Dziękuję Wam za dzisiaj. Magda.